Czesnym rankiem mamy z kapłami wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i całe Sanhedryn po wsieli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Straszali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie zapytał. Nic nie odpowiadasz, zwłaszcza jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwi. Nakaże ze święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony razem z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozsądku. Tu przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czyni. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli duch, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego wy nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: nie będzie uczynić. Piłat odparł: a cóż złego uczynił? Lecz on jeszcze głośniej krzyczy: Jezusa zaś kazał obiczować i wydał go na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i upiód żywienie z ciernia włożyli mu na głowę. I zaczęli go pozdrawiać: pozdrawiamy króla żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali. Zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola tamtędy przechodzi, przymusili, żeby niósł jego krzyż. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki.
тишу саял своє носи, со которым я собрач. А была кучня третья, где кого кшижовали. Был теж напис с поданием его вины так вложены, кроле житовский. Разом с ним кшижовали двух злочинцев, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma, w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przychodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówią: thank you.
a za słabszy byt roztarła się nad moje zgóry na dół. Setnik zaś, który stał na